W sobotę 13 maja leszczyński rynek tętnił życiem za sprawą Dnia Europy i targów organizacji pozarządowych. Dzięki imprezie Starówka zmieniła się w europejskie miasteczko obywatelskie. Stworzyły je organizacje pozarządowe, kluby sportowe, szkoły i przedszkola. Wystawiające się kluby sportowe chwaliły się swoimi osiągnięciami, na które składają się dobre wyniki i medale. To była zachęta dla tych, którzy poszukują swojej drogi w sporcie. Może więc warto związać się z szermierzami albo bokserami i kickbokserami Polonii 1912 Leszno. Leszczyńskie szkoły mają ciekawe oferty. Na przykład trzecie liceum ogólnokształcące w ubiegłym roku uruchomiło klasę policyjną. Zachwalali ją uczniowie. Jak jest w klasie policyjnej? A bardzo fajnie, możemy się dużo nauczyć i może mamy w sumie bardziej drzwi otwarte do tego, żeby zostać kiedyś właśnie w policji. A dają wam wycisk? Nieraz tak. Już macie treningi z policjantami? Tak, mamy. Mamy w sumie zajęcia z samymi policjantami. A co robicie na takich zajęciach? Mamy samoobronę, musztrę oraz uczymy się różnych paragrafów. Kto jest lepszy? Dziewczyny, chłopacy na zajęciach takich praktycznych? To komu bardziej daje w kość? Dziewczyny! Panowie potwierdzają, że dostajecie w kość od dziewczyn na zajęcia? Nie. Można powiedzieć, że Leszno organizacjami pozarządowymi stoi, a że jest ich dużo, pokazała sobotnia impreza. Na swoich stoiskach organizacje promowały swoją działalność ukierunkowaną na osoby chore, wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które potrzebują żywności, odzieży, mebli czy zwykłej rozmowy. Na targach promowały się również organizacje aktywizujące seniorów, dzieci i młodzież. Wśród wystawców było stowarzyszenie Dobry Rzut, promując kręglarstwo klasyczne. Staramy się organizować różne imprezy dla popularyzacji wśród młodzieży, dzieci szczególnie. No i rośnie grono sympatyków poprzez to, że wystawiamy się na różnych imprezach, organizujemy spotkania. To nowi członkowie przybywają do stowarzyszenia, bowiem jesteśmy młodym stowarzyszeniem, które niecały rok działa dopiero tutaj w regionie, ale mamy nadzieję, że sympatyków uzyskamy coraz więcej, między innymi tutaj dzięki dzisiejszemu dniu. To ilu już was jest? Około 30 osób w tej chwili już jest zapisanych, cały czas przybywają. Na Dniu Europy i targach organizacji pozarządowych wystawiło się ponad 56 organizacji, a na scenie wystąpiło 30 z nich. Imprezę organizowali Miasto Leszno, Centrum Aktywności Twórczej, Miejski Ośrodek Kultury, Europe Direct Poznań oraz Erasmus.